O, jesteś. Dobrze, że miałeś dzisiaj dyżur i nie było cię tu w nocy. Dlaczego? Co się stało? Franek urządził sobie imieniny. Przecież miał je urządzić w Muszelce. Może i one zaczęły się w Muszelce, ale skończyły u nas o 3 nad ranem. Dalek przyprowadził tutaj swoich kolegów? Przyprowadził? To oni go przyprowadzili, a raczej przynieśli. To miło z ich strony. Miło, rzucili go na kanapę, a sami bawili się dalej. Tutaj? Dlaczego nie u niego na górze? Jacek ich zaprosił, bo u nas jest więcej miejsca. I co robili? Szaleli, po prostu szaleli, a głównie bawili się jakimiś gadżetami. Posypywali proszkiem do kichania, polewali atramentem, który wysycha. Potem musiałam sprzątać po tych palantach. Nie przejmuj się, zrobi ci kawy. Wiesz, jak zachowują się faceci, kiedy są razem. Co za idioci. Cześć. Dobrze, że jesteście. Głowa mi pęka. O Boże, widzę węże. To robota twoich kolegów. Nie mówmy o tym. Przyszedłem zapytać, czy macie może kawy. Miałyśmy. Ale ten wąż ją wypił. Może macie mleko, to chyba lepsze na kaca. Jest w lodówce. Jacek już wstał? Jacek poszedł już dawno do pracy. Ale nie wyglądał lepiej od ciebie. Powiedz mi, skąd ty znasz tych głupoli, którzy tu wczoraj byli? Z pracy czy z poprawczaka? Ale czego ty chcesz? Faceci muszą czasami po pracy się trochę rozerwać. Słuchaj, są bardzo fajni i w ogóle rozrywko... Co za kretyni? Zobacz, Krysiu, kawa się znalazła. Bardzo się cieszę. Mogę się teraz ubrać. Daj, zrobię ci tę kawę. Siadaj. Aha. Co się stało? Nie wiem. Coś mnie zabolało. Mój pies tak zawsze robił. Pokaż, może ja zobaczę. Zostaw! To nie żart. Pokaż mi, co tam się stało. Może ja mogę ci jakoś pomóc. Franek, przecież ja jestem pielęgniarką. O mój Boże! Co się stało? Przypomniało mi się, co wczoraj robiliśmy. Co? Po drodze z Muszelki poszliśmy do salonu tatuażu. I co? Zrobiłem sobie tatuaż. Tam? Tak, tam! O! Daj mi zobaczyć. Zostawam się. Czego się wstydzisz? W końcu jestem pielęgniarką. No i co z tego? Nie pokażę ci. Franek, ja już naprawdę wszystko w życiu widziałam. Tatuaż na pupie też? A co w tym takiego nadzwyczajnego? A nie będziesz się śmiać? Obiecuję. No dobrze. To jest serduszko. To ładnie. A w środku jest dziewczyna. To jeszcze ładniej. Ale ona jest na golasa. Jeszcze. Jak możesz się śmiać? Czyż ja będę musiał z tym chodzić do końca życia? No to co? Kto to zobaczy? No wiesz. O, przepraszam. Jasne. No to co ja mam teraz zrobić? Usuń to. Można usunąć tatuaż? Naturalnie. Możesz to zrobić w naszej klinice. Zaraz do nich zadzwonię i zapytam, kiedy możesz się zgłosić. O, Pola, dzięki, dzięki. Ratujesz mi życie. To bardzo prosty zabieg chirurgiczny. Zabieg chirurgiczny to znaczy operacja. No, gumką ci tego nie zetrą. Halo? Pani Małgosiu, mówi Pola. Czy mogę rozmawiać z doktorem Głuchem? To bardzo dobry chirurg plastyczny. Dobry plastyk. Dzień dobry, panie doktorze, mówi Pola Gabryś. Chodzi o to, że mój kolega chce sobie usunąć tatuaż. Skąd? No właśnie. To trochę śmieszne. Może on sam to panu powie. Halo, przepraszam, chwileczkę. Obiecaj mi, że nie powiesz o tym Krysi. I tak się o tym dowie. Jak? Nie wiem, ale ona zawsze wie o wszystkim. Zrobi ci tę kawę. Halo, dzień dobry. Pan doktor, dzień dobry. Mówi Franek Stachyra. Panie doktorze, ja mam taki mały kłopot. Tak,
Rozumiem. A niech mi pan powie, czy to jest duży tatuaż? No tak, to może wymagać przeszczepu skóry. Będzie pan musiał spędzić noc w naszej klinice. Aha. To kiedy mi pan może zrobić tę operację? Za miesiąc? Nie wiem, zaraz. Widzę, że tu mam wolne okienko. Gdyby pan mógł przyjechać do kliniki za godzinę, to moglibyśmy to zrobić dzisiaj. Dzisiaj? No w sumie wolałbym, żeby to było jak najszybciej. Nie chciałbym czekać tak długo. No to może tak zróbmy, że ja zaraz przyjadę i zrobimy to dzisiaj. Mhm. No dobrze, to tak się umówmy. Do widzenia, panie doktorze. Do widzenia. I co? Zrobi ci to? Zrobi. I bardzo dobrze. Będziesz miał to z głowy. Raczej z pupy. Swoją drogą, jak mogłeś zrobić taką głupotę? Ludzie robią różne głupie rzeczy. Chyba tak. Wiesz, że w naszej klinice leży teraz taki facet, który będzie miał operację, bo nie chce mieć więcej dzieci. To ile ich ma? Podobno 8. Słabo mi się robi, jak o tym pomyślę. To wcale nie jest takie głupie. Wiesz, jeżeli nie chce się mieć dzieci, to taka operacja jest bardzo praktyczna. Chyba tak, ale... Nie ma innego sposobu. Jeżeli nie chcesz mieć dzieci, to jest najpewniejszy sposób. Trzeba poddać się takiej operacji. Tak, chyba masz rację. To kiedy idziesz na tę operację? Za godzinę muszę się tylko ubrać i spakować. Niech cię tylko za bardzo nie potną. To cześć, zobaczymy się w klinice. Cześć, Krysiu, muszę już lecieć. Franek, co ty chcesz zrobić? Nic się nie martw, nic takiego, tylko maleńka operacja. Maleńka operacja? Za parę dni nie będzie po niej śladu. Uważam, że nie powinieneś tego robić. Słuchaj, jestem już umówiony. Możesz mi pożyczyć swoją walizkę? Moja jest popsuta, coś się stało z zamkiem. Coś się chyba stało z twoją głową. Co ty chcesz zrobić? Ja nie mam czasu na takie rozmowy, muszę jechać do kliniki. No słuchaj, pożyczysz mi tę walizkę czy nie? Proszę, weź sobie, jest w mojej szafie, ale mam w niej swoje rzeczy. To je wyjmę. Franek, zastanów się jeszcze. Uważam, że nie powinieneś tego robić. Krysiu, daj mi spokój, muszę to zrobić. Jak chcesz, ale radzę ci, żebyś się nad tym głęboko zastanowił. Już otwieram! Dzień dobry, panie Romku. Franek, co się stało? Nic, za co się miało stać? Pola, powiedziała mi, że idziesz do szpitala. Och, co za plotkara. Ale nie powiedziała mi po co. To coś poważnego. Nie, no nic takiego, panie Romku. Muszę mieć tylko taką małą, maleńką operację. Chwileczkę. Nie ma czegoś takiego jak maleńka operacja. Operacja to operacja. Co ci jest? Ale powiedziałem już panu, że to nic poważnego, naprawdę. Nie kłamiesz? Nie kłamię, no co pan? No, a jaka to operacja? Chcesz sobie usunąć migdałki? Wyrostek robaczkowy? No, jeżeli już pan musi wiedzieć, to muszę sobie usunąć coś, czego i tak nie powinienem mieć. Musisz usunąć sobie coś, czego i tak nie powinieneś mieć? O czym ty mówisz? Ale o niczym muszę już jechać. Franek, zastanów się, co ty chcesz zrobić? O, dziękuję. Panie Romku, muszę już jechać. Do widzenia. Do widzenia, panie Romku. Franek. Proszę. Uważam, że powinieneś się jeszcze nad tym zastanowić. Chodź, usiądziemy, porozmawiamy o tym. Siedzieć to ja nie bardzo mogę. Muszę się szybko ubrać i jechać do kliniki. Krysiu! Powstrzymaj go, nie możemy dopuścić do tej operacji. Pan też wie o tym? Wiem. Musimy z nim porozmawiać i wybić mu to z głowy. Próbowałam, ale strasznie się uparł, nie chcę o niczym słyszeć. To spróbuj jeszcze raz. Wiesz, że jak chcesz, to potrafisz każdego przekonać. A ja muszę ci przyznać, że gadać to ty potrafisz. Panie Romku. A wiem, bo czasami sam ci ustępuję, żebyś przestała tylko gadać. No wie pan? No, idź i pogadaj z nim, bo kiedy następnym razem go spotkam, to chcę, żeby to był Franek. No nie, żadna Frania. O czym pan mówi? No, o tej operacji. Jest. Pogadaj z nim jeszcze. Spieszę się, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Poczekaj, Franek. A nie uważasz, że postępujesz trochę egoistycznie? Dlaczego? Wiesz, to co zrobisz może mieć też znaczenie dla innych ludzi. Jakich innych ludzi?
No chcesz się chyba kiedyś ożenić, czy nie? Chcę, ale jaki to ma związek z innymi ludźmi? A co na to powie twoja żona? Nic. Jak to nic? No nic. Przecież nigdy się o tym nie dowie, nie zamierzam jej o tym mówić. Dobrze, że jesteś. Jak się czujesz? Nie bardzo. Dlaczego ten facet za ścianą tak jęczy? Jęczy, bo dostał właśnie rachunek z kliniki. Nie przejmuj się tak tą operacją. To jest właściwie mały zabieg. Doświadczony lekarz może go zrobić jedną ręką. Tak? Wolałbym, żeby go zrobił dwiema. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Franek! Dzień dobry, pani Polu. Pójdę już. Przyjdę do ciebie później. No, panie Franku, to jak się pan czuje? A ja czuję się... A kim są ci ludzie, panie doktorze? To są nasi stażyści. Są tu, żeby obserwować i uczyć się. Ale wśród nich są kobiety. Panie Franku, tu nie ma mężczyzn ani kobiet. Tu są tylko lekarze. A czy w takim razie... Lekarze w sukienkach mogliby stąd wyjść? Panie Franku, nie ma się czego wstydzić. Nas nic nie zdziwi. O mój Boże. Jak widać, nasz pacjent ma na dolnym gluteus maximus tatuaż z napisem w kształcie serca. Tak, a tam w środku jest goła dziewczyna. Pani Aniu, wydawało mi się, że jest pani tutaj po to, żeby się czegoś nauczyć. Tak jest, panie doktorze. Zapewniam was, że tu nie ma nic śmiesznego. To jest bardzo poważna... Przepraszam, panie Franku, ale... Ja nigdy nie widziałem serca w tym miejscu. Przepraszam, to się już więcej nie powtórzy. Pani Aniu, co by pani zrobiła w takiej sytuacji? Zrobiłabym nacięcie tutaj, tutaj i spróbowałabym... Przepraszam, Małgosiu, gdzie jest Franek? Leży w tym pokoju, ale teraz jest u niego lekarz. Poczekam. Pani kucharczyk, może już pani odebrać swoje dziecko? Cześć, Krusiu, po co przyszłaś? Przepraszam, gdzie jest ta... Pani od tego dziecka? No, wyszła na chwilę, musiała przedłużyć parking. Tak, słucham. Pola? Tak, jest tutaj. Tak, zaraz jej powiem. To był doktor Barczewski, wzywa cię na izbę przyjęć. Przywieźli kogoś z jakiegoś strasznego wypadku. A co ja z nim zrobię? Daj, podtrzymam go. Biegnij. Dziękuję. To jest Tadzio. Małgosiu, zajrzę do niego na chwilę. Cześć, Franek. Zobacz, co ja mam. Krysiu, ja nawet nie wiedziałem, że ty byłaś w ciąży. Nie żartuj. Pora mi go da do podtrzymania. Czekamy na jego mamę. Ma na imię Tadzia. Zobacz, jaki jest śliczny. No, śliczny. Chcesz go podtrzymać? Nie dawaj mi. Potrzymaj go, zobacz, jakie to cudne uczucie. A, no dobra, ale tylko na chwilę. Ojejku, a kto to do mnie ptytet, co? Ślicznie z nim wyglądasz. Ludki, Tadzik. On tam leży? Tak, panie Romku. A mogę do niego zajrzeć? Bardzo proszę. Panie Romku, przyszedł pan odwiedzić Franka? Nie, przyszedłem powstrzymać go od tej operacji. Wierz mi, on nie będzie szczęśliwszy przez to, że stanie się kobietą. Jaką kobietą? O czym pan mówi? To mówię o Franku, o tej operacji, której chce się poddać, żeby zmienić płeć. Panie Romku, Franek nie przyszedł do kliniki po to, żeby zmienić płeć. Nie? Nie. To po co on tu przyszedł? Nie mogę panu powiedzieć. On nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Zrobił błąd i teraz się tego wstydzi.
Zgłosił się do kliniki, żeby lekarz się tym zajął. No tak, ale... Nie mogę z panem dłużej rozmawiać. Muszę wracać na izbę przyjęć. Dlaczego nikt mi nie chce powiedzieć, po co on tu leży? Franek! O mój Boże! Co się stało? Co tu się dzieje? To ja chciałbym dowiedzieć. Proszę opuścić pokój. Muszę przygotować pacjenta do operacji. Już idę, ale od dzisiaj dzień matki nie będzie dla mnie tym samym, czym był. Proszę, niech pani zabierze dziecko i zostawi nas samych. Już idę, siostra. Muszę przygotować tego pana do operacji. Nie, nie musi pani, ten pan już zmienił zdanie, prawda, że zmieniłeś? Wcale nie zmieniłem. Jak to nie? Przecież pokazałam ci Tadzia. Nie zrobił na tobie wrażenia? Nie, no wrażenia nie zrobił, ale trochę na mnie nasiusia, tak to zaraz wyschnie. No wiesz, szkoda gadać. Niech pani na nią nie zwraca uwagi. Niektórzy ludzie bardzo się denerwują, jak są w szpitalu. Co to jest? Muszę panu zrobić zastrzyk na uspokojenie. Ale ja jestem spokojny. No już, już. Za chwilę nie będzie pan o niczym pamiętał. A czy to nie będzie bolało? Widzi pan, robię te zastrzyki od 20 lat. One zawsze bolą. Za chwilę poczuje się pan dobrze. Akurat najpierw mnie pani oszukuje, że nic nie będzie bolało, a potem mówi pani, że za chwilę poczuje się... Jak mi dobrze! Widzi pan, jak dobrze! Dziękuję! Muszę już iść. Oj, dziękuję, jaka pani jest piękna! Dlaczego oni mówią tak tylko po tym zastrzyku? Dobrze, chmury cię! Pani, jak matka! Franek! Oj, Krysiu, a ty to jesteś jeszcze piękniejsza! Dziękuję ci, muszę z tobą porozmawiać. No słucham, tak. Mów do mnie jeszcze, mów do mnie jeszcze. Franek, przecież ty chcesz kiedyś mieć swoje dzieci, prawda? No jasne, że chcę. Musimy coś zrobić. No, z przyjemnością. Wskakuj. Proszę cię, mówię poważnie. Ja też mówię poważnie. Franek, co ci jest? Posłuchaj. Słucham. Franek, zależy mi, żebyś nie zrobił czegoś głupiego, czego będziesz potem bardzo żałował. Mnie też zależy bardzo na tym, czego nie będę żałował. Chodź tu do mnie, ty, ja cię coraz bardziej tak lubię, ty mój owczarku belgijski, ty moja kochaniutko. Muszę cię stąd zabrać. A dlaczego? Dlaczego? Bo, że zaraz zabiorą cię na operację. Będę miał operację! Operację będę miał. Franek, co ci jest? Franek! Oprzytomnij! Siedź prosto, siedź. Siedź. Załóż kapcie. Załóż kapcie. Nie tak. Na nogi. Ojejku, Krysiu, jaka ty jesteś mądra. A ty jesteś mądra, ja nigdy cię nie zapomnę, Krysieńku. Kochana. Załóż szlafrok. Ręka. No, ręka. Teraz druga. Jest niemożliwe. Panie Romku, niech się pan uspokoi i niech pan nie wchodzi więcej do damskiej toalety. To mi się chyba wydawało. Co się wydawało? Że Franek ma dziecko. Panie Romku, co pan mówi? Było nawet do niego podobne. Panie Romku, Franek jest w klinice po to, żeby usunąć sobie tatuaż. Żeby usunąć tatuaż? Ha 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 ha!
Franek! A. Jesteś już ubrany, możemy już iść. A dokąd idziemy? Do domu. Aha, to papa. Już doszliśmy? Nie wygłupiaj się, drzwi są tam. No to idę. Krysiu, co wy robicie? Dobrze, że jesteś. Pomóż mi go stąd zabrać. Ale on idzie na operację. Nie idzie na żadną operację, odwołaj ją. Dlaczego mam ją odwołać? No chyba nie chcesz, żeby Franek nie miał nigdy dzieci. Co to ma wspólnego z dziećmi? Franek chce sobie usunąć tatuaż. Tatuaż? Tak. Jaki tatuaż? Ten, który sobie zrobił wczoraj. Dlaczego mi o tym nie powiedział? Bo się wstydził. Wstydził się? A co jest z tym takiego wstydliwego? Nic nie ma, nic nie ma. Ja zaraz wam pokażę. O. Panie Romku, co się stało? Panie, stracił przytomność, zobacz. Co zrobić? Panie Romku, panie Romku. Się. Budzi się. Tak, weźmy go. Panie Romku, jest pan w stanie... O Boże. Wszystko dobrze? Może rząd pomocy? Nie, już ja państwa nie wzywałem. Panie Franku, co pan wyprawia? Pan powinien leżeć, odpocząć i uspokoić się. Ja spokojny jestem. Jest dobrze, 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 jedziemy. Mamo, jestem w telewizji!